warstwy podbudowy z mieszanek mineralnych. Dolne warstwy są układane tak w sposób mechaniczny, ale niezbyt, tu nie są wymagane jakieś, nie są postawione reżimy, jeżeli chodzi o równość tego. Dopiero ostatnia warstwa jest już wykonywana przy użyciu rozciełacza i tak jak widać przy sterowaniu elektronicznym poprzez te linki i tu już jest sprawdzana równość tej warstwy. Dodajmy, że jedziemy teraz tym trzecim dodatkowym pasem, który kiedyś w przyszłości zostanie dobudowany do istniejącej drogi ekspresowej. No w tej chwili, jeżeli chodzi o całą Eskę, to jedynie odcinek zadania numer 3 posiada 3 jezdnie, czyli w układzie docelowym, ale trzeba pamiętać o tym, że tam jest, przebiegają przez ten odcinek 3 drogi. 12, 17 i 19. Od węzła Lubartów do węzła Dąbrowica.